Dziś w filmie zobaczymy, jak działa chip DMD wykorzystywany w projektorach, czyli Digital Micro Mirror Device. Jest to bardzo ciekawe urządzenie wykonane w tej samej technologii co mikroprocesory. Oglądajcie do końca, bo szykują się bardzo ciekawe obrazki. Kupiłem sobie taki uszkodzony projektor, dający obraz w rozdzielczości 720p. Projektor bardzo delikatnie rozbieram na czynniki pierwsze i postaram się znaleźć w środku chip DMD. Technologia ta została opracowana w latach 70. przez firmę Texas Instruments, ale pierwsze projektory wykorzystujące chip DMD powstały dopiero w latach 90. Nazwa Digital Micro Mirror Device bierze się stąd, że w chipie możemy znaleźć miliony mikroluster ułożonych w macierz. Każde małe lusterko odpowiada za wyświetlanie jednego piksela na projektowanym obrazie. Na chip skierowany jest intensywny strumień światła, który w zależności od ułożenia lustra odbija się od lustra i trafia na ekran jako jeden piksel lub odbija się w innym kierunku i zostaje pochłonięty wyświetlając nic, czyli czarny piksel. Nie jest to jednak takie łatwe, bo jeśli chcemy wyświetlić kolorowy obraz, musimy w czasie projekcji jednej klatki wyświetlić kombinację kilku barw światła. Za zmianę barwy światła odpowiada szybko obracający się krążek z prześwitującymi kolorowymi segmentami. Niektóre projektory wykorzystują tylko barwy RGB, czyli czerwony, zielony i niebieski, ale w naszym przypadku segmentów jest 6. Oprócz podstawowych RGB mamy jeszcze biały, żółty i cyjan. Dzięki temu uzyskamy lepszą rozpiętość tonalną i lepsze kolory na projektowanym obrazie. Sposób uzyskania odpowiedniej barwy jest następujący. W czasie wyświetlania jednej klatki filmu pojedyncze lustro włącza się lub wyłącza na bardzo krótki czas podczas obrotu krążka z kolorowymi segmentami. Manipulując czasem świecenia każdą barwą otrzymujemy różne kombinacje koloru danego piksela. Tutaj na przykładzie żółtego świecimy kolorem żółtym, czerwonym i zielonym, a na resztę czasu lustro jest wyłączone. Żeby dowiedzieć się więcej na temat samej technologii, zapraszam do obejrzenia podlinkowanego filmu w opisie, gdzie jest to dużo dokładniej wyjaśnione. Gołym okiem widać, że wiele luster jest na stałe poodwracane, co świadczy o uszkodzeniu chipu i na obrazie dałoby nam efekt martwych pikseli. Nie udało mi się włączyć tego projektora, więc nie pokażę Wam, jak zmieniają się lustra w czasie rzeczywistym, ale znalazłem ten efekt na innym filmie, który też w opisie podlinkuję. Najpierw wrzućmy sobie ten chip pod mikroskop optyczny i zobaczmy, co się tutaj w ogóle dzieje. Przede wszystkim widać potężną macierz równo ułożonych luster. Wiele z nich jest na stałe odwróconych i najprawdopodobniej już wcale nie zadziałają. Niestety, chip posiada szklaną pokrywkę, której muszę się jakoś pozbyć, bo w mikroskopie elektronowym nic przez nią nie zobaczymy. Spróbuję zrobić na powierzchni kilka rys pensetą, żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda w środku. Ładnie zamocowałem chip na stoliku do mikroskopu elektronowego i ładuję całość do komory. Jeśli chcecie pobawić się tym mikroskopem, to zapraszam do nas na studia na kierunku Inżynieria Materiałowa na Uniwersytecie Rzeszowskim.
Najpierw zrobimy zdjęcia obszaru, który wcześniej porysowałem pensetą. Widać oderwane zwierciadła, a pod nimi możemy zobaczyć mechanizm zawiasu, na którym całość się kołysze. Każde lustro może przechylać się o jakieś 10 do 12 stopni. Sam przechył zachodzi, gdy podamy na konkretny piksel napięcie, a siły elektrostatyczne wychylą jeden róg zwierciadła. Proces ten zachodzi bardzo szybko, możliwe jest wykonanie pełnego ruchu w czasie kilku tysięcznych sekundy. W środku widzimy cienką belkę, która zachowuje się jak sprężyna, na której zawieszone jest lustro mogące dzięki temu w pewnym zakresie wyginać się. Samo lustro wykonane jest z aluminium, natomiast sprężyna, na której się porusza, wykonana jest z krzemu, który w mikroskali jest dość elastycznym i wytrzymałym materiałem. Thank you.